Witajcie kochani w ten wtorkowy wieczór, nowa pora naszej serii Okiem Owcy. Mam nadzieję, że się przyjmie i będzie bardziej popularna niż niedziela wieczorem, więc nie będę was bardziej zamęczał w weekendy i kazankiem i filmem, więc tak postanowiłem rozdzielić wszystko, nie? Że kazanko będzie w niedzielę na żywo na Facebooku, natomiast gdzieś wtorek wieczorem będzie pojawiał się film na YouTubie z bardziej jakby poważnym, może nie tyle poważnym, ile bardziej przygotowanym materiałem. Dzisiaj temat może nie aż tak trudny jak w zeszłym tygodniu, natomiast bardzo poważny, ponieważ to, jak widzimy Boga, to przez jaki pryzmat, przez jakie szkło na Niego patrzymy, rzutuje na całą naszą wiarę. Mówimy, że Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, a równocześnie obraz, który mamy, absolutnie się z tym nie zgadza. Dzisiaj zamierzam się z tym zmierzyć. Biała koszula? Biały to taki kolor trochę niewinności, a także takiej nadziei. Posłuchajmy. Do rajskiej historii, do historii Adama i Ewy opisanej w 3. rozdziale Księgi Rodzaju wracałem wielokrotnie w życiu. Od kiedy generalnie wziąłem Pismo Święte do ręki, ta historia dosyć mocno mnie intrygowała. I za każdym razem Pan Bóg pokazywał nową prawdę. A to na przykład, że Ewa nie podała Adamowi jabłka. Tam nigdzie nie ma słowo jabłko. To był owoc, a nie jabłko. A to taka prawda, że drzewo poznania i dobra i zła wcale nie stało pośrodku ogrodu. To drzewo życia stało i stoi pośrodku ogrodu. Drzewo poznania dobra i zła stało gdzieś. Tekst nie mówi nam gdzie. A to, że już taka troszeczkę poważniejsza refleksja. To, że Adam i Ewa tak naprawdę zgrzeszyli, zanim jeszcze zgrzeszyli. Zgrzeszyli brakiem zaufania do Boga. Tak? Być może do tego jeszcze wrócę. A to na przykład, że to nie Ewa jest winna, a Adam. Bo pozwolił Ewie zbłądzić. A na przykład to, że wąż, szatan, składa puste obietnice od samego początku. Tak? Bo namawiał Ewę do skosztowania owocu, żeby byli jak Bóg. A oni byli jak Bóg, bo byli do Boga podobni, przecież stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Niektórzy mówią, że jaśnieli, tak jak Pan Jezus na Górze Przemienienia. A jak spojrzymy na przykład na efekt grzechu, na całe wielkie objawienie, które mieli otrzymać, ono się skończyło tylko na tym, że są nadzy. To też taka uwaga do naszego życia i do naszej współpracy ze złym duchem, nie? Że obiecuje wielkie objawienia, wielkie rzeczy, a potem co przychodzi co do czego i tak naprawdę zostajemy z ręką w nocniku. Nie? Ale 2 razy Pan Bóg zabrał mnie do ogrodu Eden, żeby pokazać mi głęboką prawdę o sobie. Oczywiście nie zabrał mnie tam fizycznie, chociaż bardzo bym chciał jeszcze za życia zobaczyć raj. To zabrał mnie w taki sposób, że opowiedział mi tą historię ze swojej perspektywy. Nie wiem, czy w czasie spaceru, czy w czasie kierowania. Wiecie, dużo kieruję. Zacząłem przypominać sobie tą historię i nagle zacząłem patrzeć na nią z takiej strony, jakiej jej nie znałem. Pozwólcie, że podzielę się tą historią dzisiaj z wami. Będę sobie sięgał troszeczkę do ściągi, żeby niczego nie pomylić. Pierwszy raz temu Pierwszy raz zabrał mnie tam Pan Bóg kilka lat temu. Ten drugi wydarzył się generalnie niecały miesiąc temu. Zacznijmy od pierwszego. Patrzyłem na historię Kaina i Abla. I na to, że chociaż Adam i Ewa zostali wyrzuceni z raju za grzech i Bóg się na nich pogniewał i zamknął bramy raju i wszystko się zaprzepaściło, to Kain i Abel kłócą się i Kain zabija Abla w związku z kultem Boga. Czyli nagle okazuje się, że pierwsi rodzice, którzy żyją poza rajem już i mają swoje dzieci poza rajem, mają cały czas relację z Bogiem i tą relację przekazują dzieciom. Kain i Abel oddawali Bogu ofiary, składali Bogu ofiary. Mieli z Bogiem relacje. Jak można, zadałem sobie pytanie, jak można myśleć, że wszystko się zatrzasnęło i zamknęło, skoro rzeczywistość jest taka? Co w takim razie robi ten potężny archanioł? Czy potężny anioł z mieczem ognistym, który chroni wejścia do raju? O co chodzi? Przecież ta relacja została. Zacząłem dużo uważniej przyglądać się tej historii i patrząc, czy jest tam coś jeszcze głębiej. I w tym momencie to, co mi się pokazało, to pokazała mi się historia o miłosiernym Ojcu z Ewangelii. Ta historia, którą my czasem nazywamy historią o marnotrawnym synu. Te nowsze tłumaczenia Biblii już tytułują, no bo wiemy, że tytuły w Biblii są dodane później, one nie są treścią Biblii. To jest tylko interpretacja autora. Autorem jest Pan Bóg, tłumacza. I zacząłem nakładać historię o miłosiernym Ojcu na historię Adama i Ewy i Ojca. Skoro Pan Jezus opowiadał o Ojcu, opowiadał o swoim Ojcu. I skoro jest to ten sam Ojciec, to te historie też są te same. Spójrzmy na tą historię. Jest to historia opisana w Ewangelii Mateusza, na przykład w 15 rozdziale. Sposób, w jaki syn, ten młodszy, zachowuje się wobec ojca, jest absolutnie niedopuszczalny. Jest arogancki. Jest realnym atakiem na osobę ojca, na jego autorytet, na jego godność, na jego cześć. W tamtych czasach rola ojca, pozycja ojca w rodzinie była bardzo wysoka. Nawet w naszych czasach sytuacja, w której syn przychodzi i żąda spadku po ojcu, stojąc przed ojcem, który żyje, jest nie do zaakceptowania. A tymczasem ojciec godzi się na takie rozwiązanie. Daje majątek, pozwala synowi odejść. Tutaj następuje pierwsze poważne zaskoczenie. Drugie przychodzi chwilę później, bo syn, który roztrwonił wszystko, decyduje się na powrót do domu, ale nie po to, żeby przeprosić ojca, bo zrozumiał swój błąd, ale tylko dlatego, że jest mu źle w tej sytuacji, w której się znalazł, bo chciał. A w domu ojca jest perspektywa dachu nad głową, ciepłej strawy. I układa sobie szybciutko historyjkę, której uczy się na pamięć. I tu następuje trzecie zaskoczenie w tej historii. A właściwie szok. Bo ojciec, ta powaga, ten autorytet zaczyna zachowywać się grubo poniżej godności, jaka mu przystoi ze względu na funkcję, ale też ze względu na wiek. wzrusza się głęboko, poddziera suknię, wybiega na spotkanie, rzuca się, on się rzuca synowi na szyję. Daje synowi najlepsze ubranie, nakłada pierścień, nakłada sandały. Przywraca mu godność syna, łącznie z prawem do majątku. I zaprasza, organizuje wielką ucztę. Jakże współczesni ludzie, współcześni Jezusowie musieli się zdziwić, kiedy usłyszeli, że taki jest Bóg. Ten wielki, potężny Bóg Jahwe, którego imienia bali się wymawiać. Chcieli Jezusa zabić. Bóg, Stwórca Wszechświata? Taki? I mając ten obraz w głowie, obraz miłosiernego Ojca, obraz Ojca, który przekazał nam pierwszy, jedyny Syn, Jezus Chrystus. Ten obraz nałożyłem jakby na tego Boga, przed którym stali Adam i Ewa. Adam i Ewa właściwie nie wystąpili przeciwko Bogu, przeciwko Jego godności, przeciwko Jego autorytetu, nie wdarli się do Jego skarbca podstępnie, żeby zagarnąć Jego bogactwa. I nie opuścili generalnie raju, by żyć własnym życiem. Nie takie było ich zamierzenie. Złamali prawo, złamali Boży zakaz. Byli nieposłuszni. Tak jak mówiłem wcześniej, zabrakło im zaufania do Boga. Woleli zaufać nowo poznanemu wężowi niż prawdzie, którą mieli już w sercu. Bo przechadzali się z Bogiem. Znali Boga, widzieli Boga. Tym złamaniem prawa generalnie zaszkodzili bardziej sobie niż Bogu. Widzimy, że ta waga tego czynu marnotrawnego syna i Adama i Ewy jest kompletnie różna. To zachowanie tego młodszego syna, starszego również też, było karygodne. Takim zachowaniem oni najwyżej mogli zasmucić Boga. I w historii o miłosiernym Ojcu kary nie ma. Bóg nie kara Ojciec nie kara Syna za to, co zrobił. Ba, nawet nie ma słów upomnienia. Nawet nie mówi, widzisz Synu, ale następnym razem tam nie ma niczego takiego. Zobaczmy razem jeszcze raz, co robi Bóg po grzechu pierwszych rodziców. Jeśli możesz, otwórz sobie Księgę Rodzaju na 3 rozdziale i od wiersza 1. Popatrz ze mną. Przede wszystkim Bóg szuka. Woła, Adamie, gdzie jesteś? Następnie Bóg troszczy się, wykazuje troskę, wołając, pytając Adama, czyżbyś zjadł owoc z drzewa, z którego ci zabroniłem jeść? Następnie kara, ale kara węża. I ponieważ to uczyniłeś, zginiesz. A następnie wyjaśnia całą sytuację. Mówi, że wasz czyn będzie miał swoje konsekwencje. Mówi o bólu porodu. Mówi o nieurodzaju ziemi. Mówi o trudzie, o ciężkiej pracy, o śmierci. Następnie składa obietnicę Adamowi i Ewie. Mówi do Ewy, pokonasz węża. Ty go pokonasz. A teraz najlepsze. To, co mnie ujęło po prostu tak głęboko, jak nic nigdy wcześniej. Coś, czego nie widziałem, czytając tą historię tyle razy. Że Bóg własnoręcznie szyje Adamowi i Ewie ubrania i ubiera ich. Następnie ratuje ich i chroni, bo mówi: na szczęście nie zjedliście owocu z drzewa życia, bo musielibyście żyć w tym stanie na zawsze. To jest 22, 23 wers. Ja widzę między tymi historiami bardzo wiele podobieństw. Widzę bezwarunkową miłość, widzę troskę, widzę żal wręcz z powodu konsekwencji wolnych decyzji dzieci. Oraz to, co najważniejsze, całkowity brak gniewu. Czy osoba, która się gniewa, może własnoręcznie szyje ubrania winowajcom? Przecież Bóg mógł to zlecić. Tak? Któryś z aniołów mógł przygotować ubrania. Tak? Lub mógł ich wysłać, tak jak byli w tych liściach. Czy osoba, która się gniewa lub która chce kogoś ukarać, szuka, nawołuje, później rozmawia, wyjaśnia sytuację? Czy raczej staje w pozycji sędziego, który chce osądzić sprawiedliwie i wymierzyć karę, wymierzyć wyrok? Czy osoba zagniewana spieszy na ratunek sprawcy nieszczęścia, żeby ten nie wplątał się w jeszcze większe kłopoty? Psychologowie bardzo często mówią nam, że zła relacja z ojcem w dzieciństwie w znacznym stopniu rzutuje na dorosłe życie człowieka. Często oczywiście winę ponosi sam ojciec. Ale zdarza się też, że działania ojca są niezrozumiałe lub zrozumiałe na opak. I kochane dziecko otrzymuje złą interpretację działań i intencji ojca. Dzieje się tak, gdy do gry wchodzą osoby trzecie, które próbują zmienić obraz ojca w pamięci dziecka. Tak też stało się i w tym przypadku. Bo Bóg, który kocha i ratuje Adama i Ewę. Tak? Bo gdyby oni zjedli owoc z drzewa życia po grzechu, zachowaliby na wieki ten stan zepsutego świata. Nic nie dałoby się zrobić. I takie było zamierzenie złego ducha. A skoro to mu się nie udało, skoro tam Bóg wszedł i uratował sytuację, to to, co zrobił, to zaczął skrzywiać nam obraz Boga, zaczął przedstawiać Go jako tyrana, jako surowego sędziego. Przecież wąż nie zakończył swojej kłamliwej misji w raju. Tak? On przecież nazwany jest przez Pismo Święte ojcem kłamstwa. I mimo, że przegrał, mimo, że wie, że przegrał, próbuje ugrać, powtarzając cały czas kłamstwa. Jaki to ma wpływ na nasze życie? Jaki to ma wpływ na naszą wiarę? Kogo chcemy słuchać? Jedna z technik manipulacji mówi, że kłamstwo powtórzone odpowiednią ilość razy zaczynamy uznawać jako prawdę. Jezus, opowiadając nam o swoim Ojcu i naszym Ojcu, nauczył nas aramejskiego słowa, jakim i my możemy, a nawet powinniśmy do niego się zwracać. To słowo to ABBA. Tato, tatusiu, a właściwie mój tato. Mój tatusiu. Słowo jest generalnie nieprzetłumaczalne na język polski wprost i łatwo. Natomiast ono wyznacza tą niesamowicie intymną relację między ukochanym tatą a dzieckiem. Jakiż to budziło sprzeciw w tamtym czasie. jak ono było trudne do przyjęcia przez ludzi, którzy bali się, wymawiać nie mogli imienia Boga Jahwe. Bo było tak święte. Imię Boga, który jest nieskończenie święty, jest nieskończenie święte. Tak myśleli. A Jezus mówi o Bogu jako o swoim Ojcu i to w tak czuły i intymny sposób. A co gorsza, nas też namawia do tego, żebyśmy tak właśnie Boga nazywali i traktowali. Wiem, to jest proces. I nie da się tak prosto zmienić tego, jak widzimy i jak traktujemy Boga. Zapraszam Cię do tego. Do tego właśnie, żeby popatrzeć na Boga z trochę innej perspektywy. I najnowsza historia. Już nie z kartki, bo jeszcze nie spisana. Parę tygodni temu przejeżdżałem koło parku, była piękna słoneczna pogoda i zobaczyłem młode małżeństwo z dzieciątkiem takim na ręku, takim przypięty w takim specjalnym nosidełku tutaj z przodu. Ponieważ było ciepło, to dziecko nie było jakoś szczególnie okryte i było to bardzo malutkie dzieciątko. Tak malutkie, jakiego chyba jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. I zacząłem myśleć o tym dziecku. Zacząłem patrzeć, że patrz, to tak małe stworzenie, tak malutkie dziecko niesie w sobie wszystko. Ono jest skończone, jest kompletne. Oczywiście urośnie, z kimś się stanie w życiu, ale to wszystko jest już w tym dziecku. Następnie zacząłem widzieć jego wielką zależność od rodziców. Jak bardzo ono jest kruche, jak bardzo jest bezbronne, jak bardzo jest podatne na to, żeby stała mu się krzywda. Jak bardzo potrzebuje opieki. I w tym momencie, w te moje rozważania, błyskawicznie wszedł Pan Bóg, przypominając mi historię zgubienia dziecka. Moją historię, kiedy ja zastanawiając się, jak to było, kiedy Józef z Marią nie mogli znaleźć Jezusa, kiedy mój syn miał jakieś 12 lat. I wtedy on nam się zgubił na kilka godzin, nie mogliśmy go znaleźć. Więc przypomniała mi się ta historia. Potem przypomniała mi się historia faktycznie Józefa i Maryi, którzy nie mogli znaleźć dziecka. A następnie zobaczyłem Boga, tak w cudzysłowie zobaczyłem, ale zobaczyłem tą scenę, kiedy Bóg woła w raju: Adamie, gdzie jesteś? I poczułem ten taki lęk rodzica, który zgubił dziecko. Adam i Ewa nie byli gotowi. Adam i Ewa potrzebowali opieki. Adam i Ewa nie byli samodzielni. Tak? To jest tak troszeczkę na takiej granicy poprawności teologicznej, będąc szczerym z wami. Ale spójrzmy na to też z tej strony. Nie mieli pełnej wiedzy. Nie wiedzieli, jakie będą konsekwencje. Oni byli podatni, byli wrażliwi, byli krusi. Tak? Bardzo łatwo można było ich złamać, bardzo łatwo można było zrobić im krzywdę. I w tym momencie, kiedy Boga na chwilę zabrakło, ktoś zrobił im krzywdę, przyszedł wąż i zrobił im krzywdę. I jak my możemy teraz widzieć ich jako przewinnych wszystkiego? Oczywiście Bóg nie jest winny. Oczywiście Bóg ich nie zgubił. Ale równocześnie nie mogę pozbyć się tego krzyku wołającego Ojca z moich myśli. Adamie, gdzie jesteś? Tego krzyku rozpaczliwego wołania. tego żalu nie dopilnowałem. Mogłem temu zapobiec. Zgubiło mi się dziecko. Jakże możemy mieć obraz Boga, który karze? Jakże możemy widzieć ten obraz jako Boga, który stawia granice i powiesz, ponieważ tak zrobiłeś, to teraz wyjazd z raju. Boga, który się gniewa. Historia jest zupełnie inna. W tamtym momencie, słysząc ten głos Boga, który woła: Adamie, gdzie jesteś? Zobaczyłem w tym ułamku sekundy wszystkie historie znane mi z Biblii. Boga, który próbuje ratować człowieka, prowadząc finalnie do wcielenia Pana Jezusa, do tego, że On się urodził jako człowiek, prowadząc finalnie do tego, że On wziął wszystkie winy wszystkich ludzi na krzyż i umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał i przywrócił nas do tej godności, którą mieliśmy w raju i finalnie doprowadzi nas do wiecznego szczęścia. Nas, skupione dzieci, a właściwie prawnuki skupionych dzieci. Patrzmy, jak czasem krzywda ciągnie się przez pokolenia. Jak czasem dziadkowie, którzy doznali krzywdy, niechcący krzywdzą rodziców, którzy potem krzywdzą swoje wnuki, swoje dzieci. I te dzieci potem krzywdzą swoje dzieci. Ktoś musi przerwać. Tak? Więc zachęcam Cię. Wróć do 3 rozdziału Księgi Rodzaju. Do tej tylko historii. I czytaj ją. I czytaj. I czytaj. I módl się o światłe oczy serca. Módl się o ducha zrozumienia. Módl się do autora Biblii, aby Ci pokazał prawdziwe znaczenie i prawdziwy sens. I módl się o to, aby Bóg otworzył Ci serce, żebyś mógł Jego zobaczyć jako dobrego Ojca. Bo On jest dobrym Ojcem. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłem odrobinę lub zaburzyłem czyjąś teologię. I rozumiem żal, rozumiem oburzenie, rozumiem, że to nie tak, bo Bóg jest przecież wielki, potężny, poważny. Szukaj, czytaj. Kłóć się z tym, ale nie ze mną. Pytaj Boga, jaki jest. On Ci pokaże, On Cię zaprowadzi do siebie. Zaprowadzi Cię do prawdy, że o prawdę nam chodzi. Mi pokazał to. Wszystkiego dobrego, kochani. Udanej reszty tygodnia, mnóstwo błogosławieństwa Bożego. Zachęcam do lajkowania, do udostępniania filmu, do promowania kanału Owca, do korespondencji ze mną też może czasami. Wszystkiego dobrego, kochani, bo kamera mi się już grzeje. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Do następnego razu. Pa, pa, pa.